Być w Rzymie i nie pójść do Jana Pawła to byłby trochę wstyd. Kolejeczka zawsze tu jest strasznie długa. No ale możemy to wykorzystać i coś powiedzieć ciekawego. Okazuje się, że w roku 1942, wtedy kiedy Pius XII był papieżem, były prace archeologiczne robione pod bazyliką i okazało się, że jest tam pewien grób. Papież ogłosił, że to jest grób świętego Piotra. Są kontrowersje w stosunku do tego. Nie wiadomo, czy to na pewno święty Piotr, czy nie. Nie wiadomo, czy on tam był. Niektórzy przypuszczają, że tak. Cała tradycja mówi o tym, że bazylika powstała w miejscu, gdzie święty Piotr został pochowany, natomiast nie ma dowodów. No, większość rzeczy było po prostu przekazywane drogą ustną. Natomiast ciekawostką jest to, że można tam wejść. No ale my jesteśmy zacieńcy w uszach, żeby nas tam wpuścić. Kolejki są wielomiesięczne, ale może chociaż się przejdziemy po posadzce, gdzie leży święty Piotr. Ja wiem, że w kamerce to nie wygląda na wielkie, ale to jest naprawdę ogromne. Wcześniejszy kościół, który tutaj stał w 1500 roku, był w tak opłakanym stanie, że stwierdzono, że go zburzą i zbudują nowy. I w 1506 roku ruszyła budowa i już wtedy zaplanowano, że budowa będzie trwała, uwaga, 120 lat i zajmie czas, w którym będzie rządziło 20 papieży. 20 następnych osób miało się zgodzić z tą wizją bazyliki. No niezły rozmach, prawda? I faktycznie 120 lat później, w 1626 roku konsekrowano to, co teraz jest od tamtych czasów. Polski język. W chwili konsekracji była to największa świątynia na świecie. Tak było do 1989 roku. Wtedy większą świątynię zbudowali w RPA chłopaki z Afryki, ale pod względem kubatury, wielkości pomieszczenia w środku i tak wygrywa bazylika świętego Piotra. Mądrze to jest zrobione, że to jest tak to odgrodzone, bo dzięki temu każdy może spokojnie popatrzeć i zrobić zdjęcie tego najsłynniejszego witraża na świecie. Zesłanie Ducha Świętego. Na modlitwę tutaj warunków nie ma, ale popatrzeć jest na co. Ołtarz główny i kopuła. Najsłynniejsza pieta Michała Anioła. I wyobraźcie sobie, że ten baldachin tutaj taki sztuczny, tam pod tym jest ołtarz. On ma prawie 30 metrów. Niesamowity. Święty Janie Pawle, proszę Cię za wszystkie osoby z pogłębiarki, za wszystkich członków tej wspólnoty, tych, którzy cierpią, tych, którym czegoś brakuje, tych samotnych, rozwiedzionych, tych, którzy rozeznają powołania, tych, którzy się rozwijają, tych, którym czegoś w życiu brakuje. Daj nam wszystkim, wyproś nam wszystkim taką łaskę, abyśmy potrafili się modlić tak jak Ty, tak mocno i gorliwie jak Ty. I spraw, aby nasza modlitwa tak mocno przekładała się na życie, jak Twoja modlitwa przekładała się na życie. Módl się do Boga, abyśmy wszyscy byli tak święci, jak Ty byłeś święty. Pomagaj nam w tym. Kaplica spowiedzi, tu franciszkanie spowiadają. Szybko skorzystam.
dzięki temu, że poszedłem do spowiedzi, mogę podejść bliżej do tego centralnego miejsca. I tutaj widać stąd Ducha Świętego, który jest nad papieżem, nad ołtarzem, gdzie papież sprawuje mszę świętą. A tu organista papieski. Od razu lżej. Kiedyś marzyłem, żeby przyjechać do spowiedzi do Rzymu. To głównie dlatego, że kiedyś się bałem wyspowiadać jako dziecko z pewnych rzeczy. Tak sobie postanowiłem, że jak przyjadę do Rzymu, to się wyspowiadam raz w życiu szczerze. No nie wytrzymałem za długo i się wyspowiadałem w końcu, ale... Dobrze, Franciszkanie, to spowiadaj. Dobrze. Uciekam. Mam nadzieję, że wam się to w miarę podobało. Coś jeszcze pokażę pewnie. Trzymajcie się ciepło. Koniec wizyty w Pałacu Świętego Piotra. Bazylice Świętego Piotra. No właściwie to trochę pałacu to jest. Moi drodzy, tego Jana Pawła II, którego oglądaliście, no ja lubię go, bardzo go lubię. Z jednego powodu. Z jednej strony to jest człowiek, który, jak opowiadali o nim współpracownicy i nawet papież tak o nim powiedział, że był człowiek targany namiętnościami, że był niespokojnego ducha. W dobrym znaczeniu targany namiętnościami, że go tam rzucało, rób to, rób tamto. Ale skąd to się brało? To był człowiek, który miał taki temperament, ale był też mistyczny. On wstawał rano, modlił się, mszę odprawiał w ciszy. I kiedyś jak do Polski przyjechał, w Łagiewnikach się modlił brechiesz. Godzinę ciszy. Msza spóźniona, wszyscy czekają. Kiedyś rozmawiałem z ludźmi, którzy w telewizji wtedy pracowali. Mówili, myśmy nie wiedzieli, czy to transmitować, czy przerwać transmisję. Godzina ciszy. A potem się okazało, że milion osób to oglądało. No? Mistyka. I ta mistyka u niego się przekładała na to, że był bardzo sprawny i twórczy. No. Fidela Castro, jak on dopadł, no to go ciachał, bach, 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 bach. Potrafił punktować władców, dyktatorów. To samo Stachu, to samo Ignacy Loyola. Siła moralna się z mistyki bierze. I najciekawsze jest to, wczoraj u Gajdów usłyszałem taką konferencję, Marcin i Monika Gajdowie. Mistyka jest normalnym stanem rozwoju duchowego. To nie jest coś dla wyjątkowych, to nie jest dla ojca Pio i siostry Faustyny, to jest normalne. I że każdy na różnym poziomie może tego doświadczyć. Nigdy tego nie słyszałem, ale to prawda. Tak jest. Tylko trzeba wejść w ciszę. Adoracja, medytacja Pisma Świętego. I wchodzisz w mistykę i możesz nawet o tym nie wiedzieć, że to jest mistyka. I nie ma się co tego wstydzić, to jest normalne. Bóg tak chce się objawiać człowiekowi, mistycznie, każdemu. Bywajcie zdrowi, do następnego.